Ten obiekt powstał na miejscu dawnego dworca PKS. Być może jeszcze ktoś pamięta, jak wyglądał. Były to plastikowe, blaszane obiekty, niezbyt ozdobne, więc teraz cieszy nas fakt, że mamy nowoczesne centrum przesiadkowe. Oczywiście jest to miejsce, gdzie polecamy, aby zostawić samochód, skorzystać z transportu publicznego, a przypomnę, że po naszym mieście jeździ się za darmo, bo w naszym mieście funkcjonuje bezpłatny transport publiczny, bezpłatna komunikacja publiczna. W tym miejscu można również skorzystać z rowerów, które można wypożyczyć, tym bardziej, że przy centrum wybudowano również ścieżkę rowerową. Ja tylko dodam, że tych przystanków wypożyczalni rowerowych w każdej dzielnicy jest dosyć dużo. Mamy ponad 80 rowerów, na których można się przemieszczać. Na szczególną uwagę zasługuje również strefa Kiss and Ride. Jest to miejsce, gdzie można podjechać samochodem, pożegnać się z pasażerem, z kolegą, z koleżanką, z żoną, z mężem, ucałować, pożegnać, odjechać. Strefa Kiss and Ride. Tutaj dozwolone jest zatrzymywanie się dosłownie na kilka minut, ale ja myślę, że to wystarczy, żeby powiedzieć do widzenia, dać buziaka i odjechać. Nie zabrakło również strefy dla taksówek oraz gastronomii. Zapraszamy serdecznie do korzystania od 1 września, a już w październiku strefa gastronomiczna. Na tą inwestycję miasto Żory pozyskało prawie 5 615 000 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.